Myśli o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Rozważania świętego Jana Pawła II. Piękno, któremu na imię Maryja. Tota pulchra es Maria. W dniu dzisiejszym cały Rzym pragnie dać wyraz czci i miłości dla tego niezwykłego piękna, któremu na imię Maryja. Po południu udamy się na plac hiszpański do kolumny, na której szczycie króluje niepokalana, aby przemówić do niej, jak co roku, językiem tej szczególnej rzymskiej tradycji. A potem do Santa Maria Maggiore, pierwszej maryjnej bazyliki Rzymu, aby sprawować uroczystą liturgię, aby złożyć ofiarę jej Syna w podziękowaniu Trójcy Przenajświętszej za dar niepokalanego poczęcia. Będziemy dziękować za ten dar na tle Adwentu Kościoła i ludzkości, który co roku się odnawia w liturgii i nieustannie trwa w dziejach człowieka. Tak jak na tle owego Adwentu, który poprzedził pierwsze przyjście Chrystusa, zapalił Bóg ukryte światło Ducha poprzez tajemnicę niepokalanego poczęcia, tej, którą wybrał, na Jego Matkę, tak też to samo światło, objawione Kościołowi, idzie z nami poprzez czas drugiego Adwentu. Idzie z nami i oświeca nadzieję człowieka, którego drogi często prowadzą poprzez mrok. Dzisiaj, mówiąc o Maryi, o tym pięknie, które w pełni znane jest tylko Bogu samemu, a które przecież zarazem tak wiele mówi człowiekowi, chcemy zapożyczyć słów od dwóch największych ojców i pisarzy Kościoła na wschodzie i na zachodzie. Komentując jeden z wersetów Psalmu 86, święty German z Konstantynopola tak stwierdza: wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, o miasto Boże, śpiewa Dawid natchniony przez Ducha. Mówiąc w tak jasny sposób o mieście wielkiego króla, o którym głosi się rzeczy wspaniałe, mówi on bez wątpienia o tej, która naprawdę została wybrana i wyniesiona ponad wszystkich, nie z powodu najwyższych domów czy wysokich wzgórz, ale dlatego, że przewyższa wszystkich blaskiem swych boskich, wspaniałych cnót, swą nadzwyczajną czystością. Mówi on o Maryi, najczystszej, niepokalanej Matce Bożej, w której zamieszkał Ten, który jest rzeczywiście Królem nad królami i Panem nad panami. Albo lepiej jeszcze o tej, w której zamieszkała cieleśnie pełnia bóstwa. A oto święty Ambroży, biskup Mediolanu, przedstawia nam Maryję jako preredempta przez Chrystusa, swego Syna. Zaprawdę błogosławiona, gdyż wyższa od kapłana, Zachariasza. Gdy kapłan zawiódł, dziewica naprawiła błąd. Nic dziwnego, że Zbawiciel, chcąc odkupić świat, zaczął swe dzieło od Maryi. Ona, przez którą przygotowywało się zbawienie wszystkich, była pierwsza, która skorzystała z owocu zbawienia. W sposób szczególny pragnę połączyć te dwa głosy, aby w nich przemówiły obie tradycje, tradycja wschodu i tradycja zachodu, zjednoczone w uwielbieniu dla tego piękna, jakie przygotował sam Bóg u początku tajemnicy wcielenia. Za chwilę będziemy powtarzać słowa, którymi Archanioł Gabriel pozdrowił Maryję przy zwiastowaniu, łaski pełna. Człowiek jest wrażliwy na piękno, nie tylko na piękno zjawiskowe, podpadające pod zmysły, ale również na piękno ducha. W słowach Archanioła wypowiedzianych przy zwiastowaniu nazwane jest po imieniu najwyższe duchowe piękno, które w Bogu samym ma swój początek. On też sam nade wszystko znajduje w nim upodobanie. Módlmy się, ażeby to piękno, piękno Bożej łaski, nigdy nie przestało przyciągać ludzkich serc.